Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka. Dobry wieczór Państwu i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. To jest po prostu element propagandy, stworzenie urojonej rzeczywistości, w którą część społeczeństwa uwierzyła. Przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości przed Komisją do Spraw Pegasusa. Posłowie PiS wykluczeni z obrad. To jest czysty spektakl polityczny, próba kreowania pewnego konfliktu. Cały sens tej komisji, zdyskredytowanie prezesa, zdyskredytowanie Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie nie mają pieniędzy. W tamtym roku było super, a w tym roku jest kiepsko. Na pewno będzie drożej, święta mają być. No. Chleb, mięso, ryby, mleko i nie tylko drożej od 1 kwietnia. Koalicja 13 grudnia nie robi nic, że polskim rodzinom i Polakom żyło się lepiej. Byliśmy w Stanach, byłem w szpitalu. Mały, waleczny bohater i jego mama proszą o pomoc. Tak. W momencie, kiedy przyszedł na świat, on miał wykrzywione nóżki, nie miał paluszków, urączek. W samo południe wznowione zostały obrady Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Świadkiem był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jako osoba odpowiedzialna za działania PiS został uznany za szczególnie ważnego świadka. Czy jeśli chodzi o ten temat, ta teza była słuszna? Jarosław Kaczyński zeznał, że otrzymał zapewnienie, że system działa zgodnie z prawem, za zgodą sądu i na wniosek prokuratora. Sam nigdy nie widział żadnego raportu dotyczącego jego wykorzystania. Dodał, że dla niego oczywiste było, że Polska musi mieć tego typu system, bo państwo nie może być bezradne. Konrad Chmioła. Zdaniem polityków koalicji rządzącej prezes Jarosław Kaczyński jest kluczowym świadkiem, ponieważ jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien mieć szeroką wiedzę na temat podsłuchów. Wiadomo jednak, że Kaczyński nie zajmował się sprawami technicznymi i wykonawczymi, jeśli chodzi o działania polskich służb. Dlatego wyznaczenie go jako jednego z pierwszych świadków może dziwić. Z kolei politycy PiS są przekonani, że to kolejny element politycznej gry ze strony rządzących i budowania atmosfery domniemanego skandalu. To, co się tutaj w tej chwili dzieje, jak i zresztą na innych komisjach, jest tylko przedstawieniem, które rządząca obecnie koalicja próbuje zaprezentować społeczeństwu, żeby po pierwsze odwrócić uwagę od swoich działań, no, niezwykle drastycznego łamania prawa, łamania konstytucji. Z drugiej strony nie chcę też pokazać, przynajmniej chcę odwrócić uwagę od tego, że podczas kampanii wyborczej złożyła bardzo wiele obietnic, których po prostu nie wykonuje. Po przeczytaniu wszystkich dokumentów, które dostaliśmy komisja, nie było żadnego dokumentu, w którym byłoby nazwisko Kaczyński, który wytworzył, podpisałby Kaczyński, który byłby kierowany na Kaczyńskiego, albo w którym Kaczyński byłby wskazany jako osoba, która ma go przeczytać. W tej sytuacji my nie mamy podstawowych dokumentów i ta kolejność doboru świadków, gdy zaczynamy od wieloryba z powodów politycznych, politycznego wieloryba. Przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego przez blisko godzinę było pozbawione merytoryki, a poruszane tematy nie dotyczyły zakresu prac komisji. Przebieg posiedzenia szybko wymknął się spod kontroli prezydium, a dyskusja zmieniła się w awanturę dotyczącą naleśników. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na karcie, może nie zauważył. Proszę nie przerywać. Proszę. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię. Pan jest strasznie wrażliwy z tą naleśnikarnią. To jest przeciw. Janusz Kowalski przegrał, o to precyzję. Wstrzymał. Jesteśmy w trakcie głosowania, panowie. Bardzo proszę. O naleśniki? Naprawdę, nie ma się czego obawiać. Nikt tu nie będzie nikogo gryzł. Niedługo potem posłowie PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek zostali wyłączeni z posiedzenia Komisji Śledczej. Wniosek został zgłoszony, ponieważ stali się niewygodni dla większości sejmowej w komisji. Nieznajomość prawa w komisji jest przerażająca.
Wniosek o wyłączenie mnie był już wcześniej szeptany. Wiedzą, że przegrywają narrację, dlatego odwracają uwagę. Komisja śledcza do spraw inwigilacji zmierza ku wizerunkowej przepaści. Jak Magdalena Sroka nie radzi sobie z przewodniczeniem komisji? Najmocniejsi poszli do komisji śledczych. Niby najważniejsza komisja, a takie kiepskie przygotowanie od strony formalnej. Wcześniej tego dnia komisja przesłuchiwała również profesora Jerzego Kosińskiego z Akademii Marynarki Wojennej. Gdy Jacek Ozdoba z PiS zapytał o oprogramowanie do inwigilacji wykorzystane jeszcze za rządów PO-PSL, wyłączono mu mikrofon. Uważam, że takie narzędzia są niezbędnymi narzędziami do funkcjonowania służb, z tym, że muszą być oparte również o normy prawne, które są kontrolowane. Czy znany jest pan system Galileo? Jeżeli można by było przybliżyć. Chodzi o tak zwany Pegasus Donalda Tuska, uprzedzam. Panie pośle, no wychodzimy poza tutaj w tym pytaniu, poza zakres. Jak na razie nie potwierdzono domniemanych nadużyć związanych z wykorzystaniem systemu Pegasus z zarządów PiS. Wiadomo natomiast, że systemy tego typu służą do rozbijania grup terrorystów, przestępczych lub obcego wywiadu. Takie oprogramowanie nazywane oprogramowaniem szpiegowskim to jest nowoczesne narzędzie, które pozwala służbom wykonywać ich zadania związane z bezpieczeństwem państwa i ściganiem przestępczości. Zdaniem ekspertów koalicja rządząca manipuluje opinią publiczną, tworząc atmosferę rozliczania rządów PiS z nieistniejących afer. No to też czysty spektakl polityczny. Cóż takiego jest, czego nie może odkryć prokuratura, no bo przecież od tego jest, czy inne organy ścigania, żeby tworzyć komisję śledczą. Komisja powinna po prostu przestać działać po wszystkie te kolejne przesłuchania, które będziemy obserwować. W gruncie rzeczy będą kontynuacją tych zamysłów politycznych, które mają na celu zdyskredytowanie Prawa i Sprawiedliwości. Pegasus był powszechnie wykorzystywany w wielu krajach. Politycy PiS mówią, że system był stosowany w Polsce wyłącznie za zgodą sądu. Konrad Chmiała, Telewizja Republika. Chociaż inflacja wyhamowała, wróci tak szybko, jak Platforma Obywatelska przywróci 5% stawki VAT na żywność. Jest konkretna data, to jest 1 kwietnia. To oznacza złe wiadomości i to już niebawem. Zresztą optymizmu na zakupach próżno szukać i w supermarketach, i na bazarach. A pytanie, o ile będzie drożej, jest jak najbardziej zasadne. Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Wraca 5% stawka VAT na żywność, a na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na razie nie ma co liczyć. Ile w tym roku zapłacimy za święta? Czy będzie drożej? Dzisiaj sprawdzam. Nie stać polskich rodzin na to, żeby płacić za te podstawowe produkty o 65% więcej niż jeszcze kilka lat temu. To wypowiedź sprzed roku, kiedy Donald Tusk nie był premierem, ale nadal jest aktualna. Hasło drożyzna równa się PiS widniało na plakatach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Dziś ceny wcale nie są niższe. Przeciwnie. Ludzie nie mają pieniędzy, no co się dziwić. Nie mają pieniędzy ludzie. Ale w tym roku gorzej? W tamtym roku było super, a w tym roku jest kiepsko. A będzie drożej, zwłaszcza w okresie świąt Wielkiej Nocy. Na pewno będzie drożej, bo niestety, ale handlowcy to wykorzystują okazję. No ale klient jest klientem, święta mają być. Dzisiejszy wzrost inflacji według danych Głównego Urzędu Statystycznego jest na poziomie 2,8% rok do roku. To pokrywa się z prognozami Narodowego Banku Polskiego. Nieodczuwalny jest jednak w kieszeniach i nieporównywalny z poziomem cen sprzed kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie. Czy ceny w Polsce są wysokie? Wysokie w porównaniu z poprzednimi. Jestem ze Szwecji. Jest nieco taniej niż u nas, ale na pewno drożej w porównaniu z cenami sprzed ostatnich 2 lat. To, że inflacja jest na poziomie jednocyfrowa i poniżej 3 punktów, to nie znaczy, że ceny wrócą do cen sprzed 2 lat. Będzie drogo. Zwłaszcza, że od 1 kwietnia wróci wyzerowana przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stawka 5% VAT na żywność. Oznacza to, że podstawowe produkty w naszych koszykach będą droższe. W tym koszyku inflacyjnym brane pod uwagę są takie podstawowe elementy średnie dla danej społeczności, czyli ceny żywności, ceny transportu, ceny energii elektrycznej czy ciepła. Dobrym sygnałem jest to, że inflacja jest opanowana.
widać, że rządzący mają pewne problemy, jeżeli chodzi o realizowanie wszystkich obietnic. Mimo wyborczych obietnic nie ma w perspektywie do 2025 roku przestrzeni, by zaproponować konkretne rozwiązania co do wprowadzenia kwoty wolnej od podatku. Tak informował wiceminister finansów. Propozycja nie jest nawet popierana w całej koalicji rządzącej. To nie jest nasz postulat. Znaczy, my inne rozwiązania proponowaliśmy. Proponowaliśmy PIT rodzinny. To rozwiązanie po wprowadzeniu kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy złotych od 2022 roku miało być kolejnym krokiem, który przyniósłby znaczną ulgę w portfelach Polaków. Wiele osób na to czekało i ta obietnica nie została dowieziona. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to Platforma Obywatelska nie jest gwarantem polskiego dobrobytu. Widać tu, że właściwie sytuacja polskich rodzin, Polaków, ich codzienne funkcjonowanie nie jest przedmiotem troski, że o to się nie dba. Co rząd mógłby zrobić zamiast fundować Polakom droższe święta? Ja mogę żałować, że rząd podejmuje rewolucyjne pomysły, tak jak z babciowym, natomiast nie odważy się na pomysły, które byłyby reformatorskie i prorozwojowe, jeżeli chodzi na przykład właśnie o stawki VAT. Ale do tego rzeczywiście potrzeba odwagi. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. W Berlinie spotkanie przywódców Polski, Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Weimarskiego. Spotkanie, jak powiedział premier Donald Tusk, w trybie nagłym z inicjatywy Niemiec. W ostatnim czasie te spotkania były zdominowane przez temat Ukrainy. Warszawa, Berlin i Paryż nie mówiły na temat jej potrzeb wojskowych jednym głosem, mówiąc delikatnie. Eksperci mieli nadzieję, że dzisiejszy szczyt położy kres różnicom. Adrian Borecki, nasz specjalny wysłannik, jest w Berlinie. Czy tak się stało i jakie jeszcze tematy poruszono podczas dzisiejszego szczytu? Czy tak się stało? Ciężko powiedzieć. W świetle kamer były zapewnienia, że w kwestiach bezpieczeństwa kontynentu i oceny tego, kto jest agresorem, co przecież wiadomo od 2 lat, cała trójka mówi jednym głosem. Ale kanclerz Niemiec, mimo nacisków Francji, nie ogłosił decyzji o przekazaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu typu Taurus. Zapowiedziano za to utworzenie nowej koalicji na rzecz artylerii dalekiego zasięgu. Ukraina będzie miała również nowe dostawy broni, która będzie kupowana na rynku na całym świecie. Rolnicy, którzy z pewnością spodziewali się, liczyli na jakieś ogłoszenie jakiejś decyzji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, no cóż, przeliczyli się. Także dzisiejszym tematem numer jeden ponownie była Ukraina i pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi, ale jakimś wielkim, rewolucyjnym otwarciu formatu Trójkąta Weimarskiego, no raczej nie ma co mówić. Z inicjatywy Niemiec odbył się w Berlinie dzisiejszy szczyt Trójkąta Weimarskiego. Trójkąt Weimarski w centrum Europy jest bardzo ważnym znakiem naszej jedności. Jasne jest, że wspieramy Ukrainę. Jasne jest również, że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Głównym tematem oczywiście wojna na Ukrainie. Ostatnie tygodnie to napięte relacje między kanclerzem Niemiec a prezydentem Francji. Macron nie wyklucza w przyszłości wysłania żołnierzy do walki na Ukrainie. Scholz nawet o tym nie myśli. Paryż krytykuje Berlin za brak przekazania naszym wschodnim sąsiadom rakiet dalekiego zasięgu typu Taurus. Niemieckie media nie owijają w bawełnę. Relacje niemiecko-francuskie najgorsze od lat. To nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość również są stawką w tej grze, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Ukrainie. Bezpieczeństwo Europejczyków jest stawką w tej grze. Postanowiliśmy także o utworzeniu nowej koalicji, jeżeli chodzi o zdolność rażenia dalekiego zasięgu. Co o wojnie myślą Niemcy? Mogą wysłać większą ilość amunicji i tyle. Europa powinna wysłać więcej broni i amunicji na Ukrainę? Tak, w każdym razie powinniśmy im jakoś pomóc. Amunicja jest bardzo ważna, żeby Rosja nie podbiła Ukrainy. Nie wiem, co o tym myśleć, ale my chcemy żyć w pokoju, nie chcemy wojny. Jaką rolę dzisiaj pełniła Polska? Z pewnością sprawozdawczą po spotkaniu w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem. Gdyby to dowodziło o sile Tuska, to spotkanie odbywałoby się w Warszawie i po spotkaniu odbyłaby się konferencja prasowa, w której trzej przywódcy tych państw w sposób jasny i czytelny wyraziliby, że nigdy nie będą starali się wypchnąć Stanów Zjednoczonych. Zaś wizyta, którą obserwujemy, pokazuje właśnie
takie przyjazd sprawozdawczy, który ma pokazać, o czym rozmawiał premier z prezydentem Bidenem. Tym bardziej, że wojna wojną, ale biznes biznesem. Parlament Europejski wezwał do nałożenia sankcji na import żywności z Rosji i Białorusi. Co ciekawe, krajem, w którym wzrósł import żywności od zbrodniarzy w ostatnim czasie, są Niemcy. Dzisiaj, co prawda, polski premier potwierdził to, co ogłosił kilka dni temu komisarz Wojciechowski, że ugorowanie nie będzie obowiązkowe od tego roku, ale o rozwiązaniu głównych problemów rolników, czyli o zatrzymaniu napływu niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża i o wyrzuceniu do kosza Europejskiego Zielonego Ładu, nic nie powiedziano. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby, hic et nunc, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Jak wiecie, my w Polsce mamy z tym dość szczególne problemy i chciałem bardzo podziękować za zrozumienie mojej argumentacji. O końcu Zielonego Ładu dla rolnictwa polscy producenci żywności raczej nie mają co myśleć, w szczególności z takim podejściem Niemiec. Uważam, że wszyscy musimy ponieść koszty walki z kryzysem klimatycznym i cóż, rolnicy też. A to nie wróży dobrze dla polskich rolników i całej naszej gospodarki. Adrian Borecki, Telewizja Republika, Berlin. Oglądają Państwo program Dzisiaj o to, co jeszcze przed nami. Nie będzie przymusu ugorowania i ograniczania pestycydów dla rolników. Narodziny rzadkiej żyrafy w ogrodzie zoologicznym w Chester. Komisja Europejska zaproponuje zmiany legislacyjne w Zielonym Ładzie, dzięki którym rolnicy nie będą mieli obowiązku ugorowania 4% gruntów, poinformował na konferencji w Warszawie komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W propozycji zmiany jest, w tym projekcie jest zamiana ugorowania, obowiązkowego ugorowania w dobrowolny ekoschemat. To znaczy państwa członkowskie będą mogły zaproponować rolnikom taki ekoschemat polegający na ugorowaniu jakiejś części gruntów, a rolnik, który nie przystąpi do tego ekoschematu, no po prostu nie będzie miał wymogu zachowania tych 4% gruntów ugorowanych. Chodzi o to, żeby ten płodozmian, który jest obowiązkowy w świetle obecnych przepisów, był dla rolników, żeby państwa członkowskie, bo to one zdecydują, czy to wprowadzą, mogły dać alternatywę rolnikom w postaci dywersyfikacji upraw. Państwa członkowskie będą mogły wyłączyć z kontroli gospodarstwa do 10 hektarów. No, uznajemy, że problemy ekologiczne w takich gospodarstwach małych nie są aż tak duże, żeby one, na nich skupiać działania kontrolne. Brak wymogu odnośnie gaeku szóstego, rolnicy wiedzą, o co chodzi, gaek szósty, siódmy i ósmy, nie będzie powodował żadnych sankcji. Państwo członkowskie może zrezygnować z sankcji wobec rolników. Jeszcze jedna zmiana to jest zwiększenie elastyczności planów strategicznych. Do tej pory było, że państwo członkowskie raz na rok mogło proponować zmiany w planach strategicznych. W tej chwili to jest dwa razy do roku. Rosyjskie wpływy w Polsce są faktem i są one niemałe. Mówił w wywiadzie z Michałem Rachoniem prezydent Andrzej Duda. O ogromnej skali zjawiska mówił też na naszej antenie profesor Sławomir Cęckiewicz. Te rosyjskie wpływy są. One są faktem. One są naprawdę w Polsce wcale niemałe. I każdy, kto ma odrobinę rozsądku zdrowego i orientacji w naszej historii, ten doskonale wie, że byliśmy państwem, gdzie rosyjskie służby hulały jak chciały przez 40 lat. Prawdą jest również to, co powiedział pan prezydent, to jest niezwykle istotne, że w państwie, w którym, które od 30 kilku lat buduje swoją niepodległość, po 40 kilku latach jakby instytucjonalnych wpływów sowieckich, najpierw okupacji bezpośredniej, później pośredniej, te wpływy po prostu musiały nie tylko być w tamtym czasie, ale później musiały również pozostać czy być odtwarzane po roku 1989. Myślę, że szereg problemów, z którymi się borykamy aż do dzisiaj, dokładnie z tego wynika.
Wojna w Syrii trwa już 13 lat. Po tylu latach wojny 90% społeczeństwa żyje w biedzie. Pomoc Kościołowi w potrzebie jak co roku prowadzi zbiórkę na rzecz chrześcijan prześladowanych tam przez islamskich terrorystów. Zagrożenie z ich strony niestety narasta. Bez tej pomocy setki albo tysiące Syryjczyków umarłoby z głodu. Liczy się dosłownie każda złotówka. W Syrii wciąż tli się trwająca od 2011 roku wojna domowa. Codziennie giną ludzie, a kraj ogarnięty jest kryzysem humanitarnym. Pomoc Kościołowi w potrzebie jak co roku prowadzi zbiórkę na rzecz chrześcijan prześladowanych tam przez islamskich terrorystów. Ludzie potrzebują wszystkiego – żywności, leków. Średnia pensja w Syrii wynosi około 30 do 50 dolarów, a miesięczne utrzymanie pięcioosobowej rodziny na średnim poziomie to jest około 200. Nawet wtedy, gdy nie spadają bomby, pozostaje lęk przed biedą, głodem i chorobą. Wszystko, co jeszcze 13 lat temu było częścią codziennego życia, dziś stało się niedostępne. Rodziny wciąż mają obawy, czy zdołają zdobyć żywność, wodę i leki dla chorych, a także zapewnić dojazd do szkoły i wykształcenie swoim dzieciom. Wszystko to, co wydaje się zwykłe i codzienne dla ludzi w Polsce i Europie, w Syrii staje się luksusem. Najbardziej cierpią najmłodsi. Bez pomocy humanitarnej dla ludzi nie byłoby nadziei. Setki tysięcy dzieci w Syrii nie chodzą do szkoły. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie rocznie przeznaczamy około 6 milionów euro na projekty humanitarne, takie jak leczenie Syryjczyków, jak dożywianie, jak na przykład wakacje od wojny, gdzie te dzieci przez kilka dni w roku są wywożone z tych miejsc, gdzie jest wojna. Syryjczycy czują się zapomniani przez świat ze względu na rozgrywające się wokół nich spory polityczne oraz konflikty zbrojne, które toczą się między innymi na Ukrainie lub w Strefie Gazy. Te wojny w Ukrainie, pytamy, jak długo ona będzie trwała. Wszyscy znamy te liczniki, gdzie pokazywano kolejne dni. Syria ma bardzo duży licznik, bo to już jest 13 lat. Według ONZ po 13 latach wojny na terenie Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 16 milionów ludzi. Ponadto 90% syryjskich uchodźców żyje w niehumanitarnych warunkach, często bez dostępu do wody i prądu. Natalia Rzeźniczak, Telewizja Republika. A teraz apel o pomoc do ludzi o wielkich sercach. 5-letni Bruno urodził się z deformacją nóg i rąk. Miał nie chodzić, ani nie pisać. Jest jednak inaczej. Ma 5 lat, a jest już po 11 operacjach. Nigdy się nie poddał i nie podda. Teraz jemu, jego bratu i mamie grozi eksmisja, bo wpadli w spiralę długów. Dlatego jego mama prosi o pomoc, by móc razem z chłopcami przetrwać. Dasz radę, hop? Lekarze nie dawali mu żadnych szans i zalecali amputację nóg, do której ostatecznie nie doszło. 5-letni Bruno cierpi na wrodzony zanik kości piszczelowych. Hemimelia to rzadkie schorzenie, wobec którego medycyna w Polsce wciąż pozostaje bezradna. Bruno na razie ma skrót między jedną a drugą nóżką 2 cm i czekamy, czy ten skrót się nie będzie powiększał. Jeżeli tak, no to robi się kolejny problem. Chłopiec w ciągu swojego krótkiego życia przeszedł już 11 kosztownych zabiegów i operacji. A jak walisz w ten dzwonek, to wtedy kończysz operację na przykład. I ty tak tym dzwonkiem zagrałeś. To znaczy, że koniec operacji i powrót do domu. Tak. Pamiętasz ten moment? Tak. Mama pozbyła się już całego majątku, aby ratować Bruna przed amputacją. Obecnie rodzinie grozi eksmisja, a kontynuacja leczenia pochłania astronomiczne sumy. Wszystko, co się dzieje w domu, spada na twoją głowę. I na co dzień nikt nie jest w stanie trochę obciążyć tej głowy. Od rana do wieczora, dopóki dzieci nie usną, a nawet już jak śpią, wszystko jest na mojej głowie. Dalsze leczenie może powieść się jedynie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Jest trochę tych dobrych osób na... Chciałabym każdemu z osobna podziękować za każdą złotówkę. A dzięki hojności naszych widzów tych złotówek może być znacznie więcej. Okazuje się, że internauci mają wielkie serca, dlatego my nagłaśniamy
takie trudne sprawy, które podejmujemy nie tylko w internecie, ale przede wszystkim na antenie telewizji Republika. I muszę tutaj powiedzieć, że widzowie naszej stacji mają największe serca, najlepsze, najukochańsze, dlatego że bardzo często to właśnie dzięki nim udaje się czynić dobro. Więcej o historii Bruna dowiedzą się Państwo w programie Ilony Januszewskiej Na Pomoc już w najbliższą niedzielę o godzinie 21.15, a pomóc można już dziś za pośrednictwem strony internetowej pomagam.pl. Dobro wraca. Dziś w Częstochowie odbyła się wielka gala patriotyczna połączona z rozstrzygnięciem wojewódzkich konkursów historycznych. Żołnierze wyklęci, niezłomni bohaterowie oraz prawda i kłamstwo o Katyniu. Łącznie w obu konkursach wzięło udział ponad 6 tysięcy uczniów. To bardzo budujące, że młodzi ludzie tak bardzo interesują się naszą historią i dbają o naszą tożsamość. Organizatorem konkursu jest europoseł Jadwiga Wiśniewska, która mówiła o tym, jak ważne jest dawanie świadectwa pamięci i prawdy o żołnierzach wyklętych oraz o ofiarach zbrodni katyńskiej, zwłaszcza w kontekście trwającej od 2 lat pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. To są ludzie, którzy zginęli z rąk sowieckiego reżimu. A widzimy, że lata się zmieniają, czasy się zmieniają, ale nie zmienia się istota brutalności rosyjskiego imperializmu, o czym świadczy krwawa, brutalna wojna w Ukrainie. Cieszy mnie to, że młodzież dotarła zarówno do rodzin katyńskich, jak i rodzin żołnierzy wyklętych i te prace, które zgłosiła do konkursu, są swoistą dokumentacją tych, którzy w godzinie próby zachowali się jak trzeba. Gali towarzyszył koncert Młodzi w hołdzie bohaterom, przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej nr 48 imienia Armii Krajowej w Częstochowie. Laureaci oraz ich opiekunowie otrzymają zaproszenia na wyjazdy studyjne do Brukseli oraz inne atrakcyjne nagrody. Konkursy historyczne dla młodzieży z Częstochowy są organizowane od kilkunastu lat. Dopiero się urodziła, a już ma 150 cm wzrostu i waży 70 kg. Ogród zoologiczny w Chester w Wielkiej Brytanii świętuje radosne narodziny rzadkiej żyrafy Rothschilda, która jest jednym z najbardziej zagrożonych ssaków na świecie. Mimo że poród trwał ponad 3 godziny, mama i jej potomek czują się znakomicie. 1,5-metrowy noworodek początkowo chwiał się na nogach, ale wkrótce stanął pewnie otoczony opieką matki i innych żyraf. Opiekunowie zwierząt nie ustalili jeszcze, czy ciele to samiec, czy samica. Dorosła żyrafa będzie miała kiedyś 5,5 metra wysokości i masę 1000 kg. Na wolności żyje tylko około 2,5 tysiąca żyraf Rothschilda i są one uważane za jedne z najbardziej zagrożonych ssaków na świecie. Dzisiaj się jeszcze nie kończy oczywiście. Zapraszam za kilka chwil na rozmowę z naszymi gośćmi. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, byli szefowie służb, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będą naszymi gośćmi. Zapraszam.